ten ból i wstyd, który zaczynamy czuć. Że zostaliśmy rozegrani, bo zostaliśmy sprawdzeni i nadano nam rolę. My mieliśmy dawać wszystko za darmo i mieliśmy być wykorzystani do wykonywania poleceń i działania w imieniu Ukrainy. Ukraińcy przygotowali kapitalny mechanizm PR-owski. Karol Plewa, witam i zapraszam na piątkowy raport. Myślałem nad tym dzisiejszym wstępem i przypomniał mi się taki mem, który w internecie teraz króluje, że sierpień to taka niedziela wśród miesięcy. Niby fajnie, ale wiesz, że za chwilę wszystko się skończy. Idąc za ciosem, wrzesień to będzie taka niedziela przed wyborami, a wybory również niedzielę 15 października. Prezydent Duda podał datę w tym tygodniu. Decyzja niełatwa przed nami, bo kampania obfituje w obietnice kuszące, atrakcyjne. Każdy znajdzie coś dla siebie. Mamy jeszcze ten nagły zwrot, nazwijmy go antyukraiński Prawa i Sprawiedliwości, chyba również element kampanii wyborczej, a może tylko koincydencja czasowa. Sam nie wiem, co o tym wszystkim myśleć, dlatego jest dzisiaj z nami gość, który już na pewno doskonale to rozgryzł, a i w temacie gospodarczych obietnic i również nas podszkoli jak nikt inny. Doktor Artur Bartoszewicz, miło pana widzieć. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Z państwa bardzo mi miło, kolejny raz zaproszony. Ja ten sam, a prowadzącego zmienili. Ja nie wiem, co się dzieje. Prowadzącego zmienili na Jana Złotorowicza, to czekamy z niecierpliwością. Chwilę poczekamy na jego powrót, ale wróci. To ja zacznę, panie doktorze, od sondażu Ibris z początku miesiąca. Ponad połowa Polaków obawia się, że poniesie koszty obietnic składanych w kampanii przez polityków. Chodzi o 14 emeryturę, chodzi też o 800+. Jest się czego bać faktycznie. Znaczy to, że połowa się tylko obawia, to tylko pokazuje nieświadomość pozostałych. Wszyscy poniesiemy, to jest naturalnie. To nie jest kwestia się bać. Znaczy, naturalnym procesem jest to, że ostatecznie za każdą obietnicę polityka, czy to z prawej, z lewej strony żółtego, czerwonego, zielonego, nieważne jaki kolor byśmy wymienili, zawsze ponosimy my koszty jako podatnicy. Oczywiście można mówić, to jest takie w Polsce bardzo mocne przekonanie, że zawsze mamy tylko koszty, ale drodzy państwo, tak jak znowu zejdziemy na ziemię, no to przecież w większości jesteśmy beneficjentami tego wszystkiego. No, ktoś te 500+ czy 800+ bierze, równocześnie narzeka, że ponosi tego koszty i no, cały proces związany z decyzjami wyborczymi ostatecznie jest po stronie wyborców, a nie po stronie polityków. To, że politycy zachowują się w taki czy inny sposób i oferują nam takie czy inne mniej lub bardziej racjonalne oferty, a my decydujemy się przez pryzmat tych ofert dokonać wyboru, to są nasze decyzje. Jak można powiedzieć, jak komuś się nie podoba, to głosuje inaczej. Jeżeli większość zagłosuje przeciwko czemuś, co państwo uważacie za irracjonalne, tego nie będzie. Jak większość zagłosuje za tym, co państwo uważacie za irracjonalne, to będzie. No, tak jest, wygląda proces wyborczy. Znaczy, z jednej strony chcemy demokrację, a z drugiej strony bardzo na nią psioczymy. No, inaczej by było, gdyby ktoś jednoosobowo, i to najlepiej mądry, podejmował decyzję i prowadził nas jak matka lub ojciec przez cały proces, ale tak nie ma. A, bo najczęściej taka osoba, gdyby się pojawiła, to stałaby się dyktatorem. Wtedy też byśmy narzekali, czy ktoś nam dyktuje warunki. My robimy wszystko, drodzy państwo. Polak ma taki charakter, taką cechę, że my tylko z wolności, z własnej decyzji chcemy. I też zawsze to wszystko robimy właśnie w tym wymiarze. To jest złe? Pana zdaniem? Nie, to nie jest złe. To jest nasza... To jest cecha narodowa. Nasza cecha. Taka cecha, która też troszkę boli czasami, bo ostatnio przyglądałem się takiej, nie wiem, czy pan rektor zauważył, była taka dyskusja na temat łańcucha orła białego, który prezydent miałby mieć ufundowany. Zresztą przypisano to do Andrzeja Dudy. Ja bardzo się z temu sprzeciwiałem, bo uważałem, że tu nie można nacechowywać tego jakimkolwiek i pojedynczym prezydentem, tylko głową państwa. I uważam, że taki łańcuch, bez względu na koszty, jakie mogłyby być poniesione, powinien być zrobiony. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy takim społeczeństwem trochę o cesze takiego biedaka, wychowywani w całym takim modelu, w którym się nas uplasowuje. No i oczywiście takim głównym negującym ten łańcuch orła białego, jeżeli dobrze pamiętam, wyceniany chyba na kilka milionów złotych jego koszt, był senator Kwiatkowski, Krzysztof Kwiatkowski, który zbeształ to i powiedział, że to jest straszne. No ale wpisuje się w taką logikę, że Polakom się nic nie należy tak naprawdę, drodzy państwo. Ja uważam, że jesteśmy dumnym narodem, wielkim narodem i dlaczego nas nie może być stać na to, żebyśmy takie insygnia prezydenckie posiadali.
Ja oczywiście rozumiem, że politycy dzisiaj w kampanii wyborczej wszystko podważają, a senator Kwiatkowski, znamy się z Krzysztofem. Bardzo aktywny senator, bardzo aktywny, pracowity. Mówię z wielkim szacunkiem do ciebie, Krzysztofie. Ale to co sobie wyobrażasz, że pan prezydent będzie miał łańcuch z Jarzębiny, bo Polska to bieda i mamy w ten sposób funkcjonować? Znaczy, to jest takie wyobrażenie polityków, którzy dla odbioru politycznego, odbioru wyborczego będą opowiadać dyrdymały o tym, że wszystko jest za drogie, na wszystko nie jest nas stać. Ja bym powiedział mocniej, drodzy państwo. Prusacy, jeżeli dobrze pamiętam, okradli nasze insygnia królewskie i przetopili je. Ja bym dzisiaj, drodzy państwo, wszystkie insygnia królewskie odtworzył. Wszystkie insygnia królewskie powinny wrócić, być odtworzone i naród powinien być z tego dumny, bo naród ma siłę w symbolice i w symbolach, które są niezbędne do tego, żeby spajać. Tak samo, drodzy państwo, zrobiłbym jeszcze jedną rzecz. Katedra Gnieźnieńska. Czy ktoś z państwa był w Katedrze Gnieźnieńskiej? To jest te orle gniazdo nasze. Stąd pochodzimy jako społeczeństwo, jako naród. Drodzy państwo, przepraszam, ale wstyd i hańba. Dlaczego? Dlatego, że to jest projekt niedokończony. To jest projekt zatrzymany. To jest projekt o charakterze całkowitej przypadkowości. Wszystkie narody w okresie swojej wielkości, w okresie swojego bogactwa, a drodzy państwo, bez względu na to, jak narzekacie dzisiaj, jesteśmy w okresie największego bogactwa w historii Rzeczypospolitej. Jesteśmy najbogatszymi Polakami w historii Polaków i Polek. Jesteśmy najbogatsi. W tym czasie, w takim bogactwie, robi się rzeczy wielkie dla następnych pokoleń. Tak robili Hiszpanie, Niemcy, Francuzi. Przez to jedziecie tam i się zachwycacie wielkimi rzeczami, wielkimi budowlami. Cudze chwalicie, a dla siebie nie pozwolicie i politycy nie pozwolą swoją demagogią, którą będą opowiadać i dyrdymały, które będą prawić, nie pozwolą nam odzyskać wielkości twarzy i tak często było w kampanii wyborczej poprzedniej powiedziane, wstać z kolan. Weźmy, wstańmy, zróbmy tą katedrę gnieźnieńską w taki sposób, aż szczęka opadnie w Europie. Pokażmy coś, co jesteśmy w stanie zrobić. Otwórzmy insygnia królewskie. Stwórzmy, zróbmy ten łańcuch piękny Orła Białego dla prezydenta, dla głowy państwa, drodzy państwo, nieważne. Będą następni prezydenci. Nieważne, kto jest tą głową państwa. To jest głowa państwa. To jest symbol nasz. Jeżeli my nie będziemy budować i sami utrzymywać własnych wartości, to, drodzy państwo, się nie dziwcie, że jesteśmy traktowani tak, jak jesteśmy traktowani za granicą i przez inne państwa, przez inne gospodarki, jako obszar śmieciowy skolonizowania. Bo jeżeli siebie nie szanujesz, jeśli w sobie wartości nie masz, to się nie dziw. To samo jest w procesie wyborczym. Chcecie, drodzy państwo, zmiany? Chcecie innych rozwiązań? To wymagajcie od polityków i nie akceptujcie głupot, które kreują i przedstawiają, tylko też przedstawiajcie rozwiązania, które będą słuszne. Rozmawiajmy o nich. Liczę, że umówimy się z panem za jakiś czas na osobną rozmowę o insygniach królewskich. Wrócę do... Czyli mówiąc o tym, że potem bym Prusakom, czyli Niemcom, wysłał rachunek za te insygnie. Wrócę do obietnic gospodarczych tej kampanii. I nie tylko tej kampanii. 500 plus, 800 plus, to jak to w końcu jest? Więcej dostajemy, czy więcej nam zabierają? Znaczy, no, jeżeli ktoś dostaje te 500 plus, a teraz 800 plus, no to dostaje daną kwotę, która mu będzie... Bo na chwilę jeszcze tylko wejdę słowo, bo mi się na początek mi się ten mem przypomniał o sierpniu, a teraz mi się przypomniało komentarze. Jest taki program na naszym kanale Super Expressu. Adam Feder chodzi z kamerą wśród Polaków, pyta ich o zdanie. No i był teraz nad morzem i zapytał ich właśnie o 500 plus, o 800 plus. No i powiedzieli fajnie, ale co z tego, jak mi tyle zabierają w podatkach. To ja się czuję jednak poszkodowany, a nie obdarowany. Ale oczywiście, że jest tak, że żyjemy w takim modelu społeczno-gospodarczym, w którym składamy się podatkami i odzyskujemy to różnego rodzaju świadczeniami, jeżeli ktoś jest do tego uprawniony. Jest to zarówno pobór podatku, jak i koszt obsługi takiego procesu, więc to jest kosztowne. Pytanie, jakie to efekty daje? Czy możemy powiedzieć, że taki program przyniósł dobre efekty, czy też jest kosztowny, bo nie przyniósł nam efektów, które były pożądane. Program miał przynieść na początku dzietność. Ja z góry od początku mówiłem, że przez dotknięcie 500 zł nie zachodzi się w ciążę. Więc to nie działa. To jest złe założenie było. Złe założenie. Dobre założenie było to, że dla części społeczeństwa jest to okazja do wyjścia z biedy. Bo rzeczywiście dla części społeczeństwa, szczególnie rodzin wielodzietnych, przypomnijmy sobie, drodzy państwo, zakupy na zeszyt.
bardzo powszechne w małych miejscowościach i na wsiach. To było poniżenie. Przede wszystkim kobiety, wykonując te czynności, musiały na zeszyt się zapisywać, a potem, jak przyszła pensja z takiego czy innego źródła, rozliczały to. Więc z punktu widzenia tej logiki, zdjęcia kompleksów dla części społeczeństwa, bo bieda jest kompleksem, bez względu na to, jak będziemy zaklinać rzeczywistość. Jest to sytuacja, w której ileś dzieci mogło wreszcie dostać normalne buty, mogło zostać ubrane w normalnie idąc do szkoły, mogło pójść pierwszy raz, przepraszam, do McDonalda, nawet po to, żeby dowiedzieć się, że tam jemu nie smakuje. Ale mógł koledze i koleżance powiedzieć byłem, a wcześniej na pytanie, czy byłeś, nie byłem. To znaczy byłeś poza tą sferą. Dla kogoś, drodzy Państwo, komu jest to codzienność? Ktoś to nie pamięta. Ja pamiętam okres przed 89 rokiem, kiedy piło się Marsa. Pamiętam w Peweksie pierwszy zakup i na 5 kawałków podzieliliśmy, bo ja, moi rodzice i moje siostry, nas była 5 i próbowaliśmy. Pamiętam pierwszy raz, kiedy Coca-Colę z puszki piłem. Nie całą, też rozrywaliśmy, żeby spróbować. Dzisiaj to jest niewyobrażalne, drodzy Państwo, ale ja mówię do tego pokolenia mojego i starszych, którzy pamiętają. Pamiętają, jak jedliśmy pomarańcze łącznie z wygryzaniem skórki. Dzisiaj to jest śmieszne. Dzisiaj ktoś powie, bajki opowiadasz. Drodzy Państwo, pamiętamy. Ja pamiętam, jak smakował chleb zwilżony i posypany z cukrem. I to była fajna rzecz do zjedzenia. Dziś wiele osób jeszcze w XX wieku, XXI, przepraszam, w początku XXI wieku miało te warunki. Nawet po okresie transformacji, która przyniosła dla wielu rodzin ogromną biedę. Pierwszy raz dla niektórych tą trochę godności przyniósł ten transfer zwrotny. Ja oczywiście czyli mogę ten dyskutować. 2015 rok, tak? Tak, ja mogę dyskutować. Czy można było to lepiej zrobić? Tak. Jeżeli chcielibyśmy pójść w dzietność, trzeba było powiedzieć każde następne dziecko. Nowe dziecko. A ja bym poszedł dalej. Ja bym powiedział, róbmy okienko. Powiedzmy, dzieci na przykład, które się urodzą w 2024, 2025 tylko dostaną dodatkowe środki. To wtedy by ten był ten moment, czy ten model na to, żeby zachęcić kogoś do określonego działania. Ale dzisiaj dzieci, to jest kłopot. Trzeba to wyraźnie powiedzieć. Ja ostatnio, proszę Państwa, w jednej z kawiarenek spotkałem rodzinę wielodzietną, podszedłem, zapytałem się, tam była młoda para z trójką dzieci. No to jest w dzisiejszym modelu wielodzietność. No tak, w dzisiejszym. I zadałem pytanie, dlaczego nie mają dzieci? I dlaczego, czy będą mieli następne? Powiedział, jak im da Bóg, to będą mieli, tak? Dlaczego? Ja nie planowali, ale powiedzieli mi coś takiego. Wie Pan, co jest najokrutniejsze? Sąsiedzi. Sąsiedzi nas nie lubią, bo mamy dzieci. Jeszcze sąsiedzi trójkę. Przychodzą do nas i mówią, że jesteśmy za głośni. Sąsiedzi zawiadamiają pomoc społeczną, policję wzywają, bo jesteśmy za głośni. Żądają, ten mężczyzna mówi, ja pracuję, żona jest z dziećmi. Mówi, pytają się, czemu dzieci płaczą, bo pewno pana nie ma w domu. A on mówi, ja pracuję. No to powinien pan być w domu, znaczy nie pracować. Ja muszę pracować, żeby utrzymać rodzinę. To jest ciekawe, drodzy Państwo, bo my mamy czas na to, żeby donieść na swojego sąsiada, żeby próbować poprawić jemu życie psychologiem, psychiatrą i pomocą społeczną, a nie mamy czasu, żeby do niego pójść i zapytać się tej kobiety, która cały dzień z tym dzieckiem, z tymi dziećmi siedzi, zapytać się, wiesz co, pomogę ci, popilnuję przez godzinę te dzieci, a ty idź się normalnie wykąp. Normalnie odpocznij, prześpij się. Drodzy Państwo, mamy masę pretensji do całego świata i do siebie, i do polityki, a nie potrafimy budować tego, co jest fundamentem kapitału społecznego. Tej relacji, która by spowodowała, że również przy silnym społeczeństwie, przy silnym narodzie, politycy też są inni i też inne propozycje nam są składane. Przestańmy siebie rozgrywać i siebie rozkładać na części pierwsze i klękać, łącznie z tym, co powiedziałem o łańcuchu dla prezydenta, i przestańmy mówić, tak jak Kwiatkowski mówił, o oszczędzaniu, bo powiedziałem, można jarzębinę zrobić, najtańsze, panie Krzysztofie. Tylko pytanie, jaki ty wizerunek chcesz dla państwa polskiego i dla głowy państwa budować. Ja mam odwagę jako obywatel powiedzieć tak, naród polski musi ponieść pewne koszty, żeby budować też swój wizerunek i dla siebie nawzajem, żeśmy zaczęli wierzyć w siebie, że możemy więcej. Wtedy, drodzy Państwo, naprawdę, propozycje polityczne będą zupełnie inne, bo politycy będą inni, bo społeczeństwo będzie też inne. Takie są propozycje, jakie jest społeczeństwo, tacy są politycy, jacy jesteśmy my.
znikąd, z Marsa oni się nie pojawiają, więc przestańcie mieć pretensje. Wiedzieliśmy, że zaprosimy pana i będą opowieści z ważnym morałem i z ważnym przesłaniem, także... Straszne, drodzy państwo, więcej mnie zaprosicie, bo to za dużo będzie. Myślę, że nic z tych rzeczy. Wracając do naszego głównego tematu, zdradzi pan, jaka i czyja gospodarcza obietnica kampanii najbardziej panu przypadła do gustu? Nie pomyślimy wtedy, że o to na nich będzie głosował doktor Artur Matuszewski. Ja nie mam takiego pomysłu gospodarczego, którakolwiek z partii politycznych by zaproponowała i bym stwierdził, że to jest w ogóle 100% i wygrali wszystko. Ja mam swoje pomysły, których uważam, że nie ma w debacie publicznej, a powinny być. To jakie są pomysły doktora? Na przykład sukcesja firm polskich przedsiębiorstw. To jest sytuacja ogromnego ryzyka. Starzeje się społeczeństwo, ale starzeją się też przedsiębiorcy. Drugie pokolenie przedsiębiorców nie chce podejmować działalności gospodarczej. Co będzie z tymi przedsiębiorstwami, co będzie z tymi miejscami pracy? Będziemy mieli kolonizację, bo zagranica to wykupi po to, żeby wygasić. Drodzy państwo, przestrzegam. I nikt tego nie zauważa. Nikt tego nie zauważa w moim przekonaniu, o tym się nie dyskutuje. Nie ma też wsparcia dla przedsiębiorstw, które idą w wymiarze globalnym. Te, które wychodzą z kraju, które chcą wejść na inne rynki, ale one nie zderzają się tylko z konkurencją, bo tam konkurencji nie ma. Drodzy państwo, na świecie nie ma konkurencji. Wolny rynek, to co nam wmawiane jest, wtłaczane do głowy, to jest fikcja. Tego nie ma nigdzie na świecie. Wszystkie państwa, to jest patriotyzm gospodarczy, to jest realna wojna gospodarcza. Wiedzą państwo, że we Francji jest szkoła wojny gospodarczej? Wiedzą państwo, że od 25 lat ta szkoła wojny gospodarczej co roku szkoli 200 osób, przepraszam. To znaczy, że ile wyszkolili? 5 tysięcy agentów wpływu. I wiecie państwo, że tam się szkoli urzędników, przedsiębiorców i księży. Ciekawe, co? To znaczy, że się rozprasza osoby wpływu na to, żeby broniły francuskiej gospodarki. Wyobraźcie, drodzy państwo, sobie, że w Polsce powołuje się szkołę wojny gospodarczej. Komisja Europejska nas rozjedzie. Też ciekawa rzecz. Drodzy państwo, wczoraj widziałem taki materiał, którym Niemcy i inne państwa ścigają ekologów, nazywając ich organizacjami terrorystycznymi, aresztując ich przed podjęciem przez nich działań. Drodzy państwo, wyobraźcie sobie, że w Polsce ten rząd wysyła policję do organizacji terrorystycznej. Wyobrażamy sobie, jaki byłby huk. I drodzy państwo, to też jest temat wyborczy, który powinien zostać podniesiony. Gdzie my jesteśmy? Bo od tego zależy też siła gospodarki, wielkość i potencjał. Tak jak powiedziałem, przedsiębiorcy globalni, czyli polscy przedsiębiorcy, którzy wchodzą na rynki globalne, zderzają się z innymi państwami. Z państwami, z narodami. Za każdą korporacją stoi naród. I trzeci temat, który bym chciał podsunąć, to jest bezpieczeństwo lekowe. Drodzy państwo, wiecie, że jak zabraknie leków, to w Polsce umrze więcej ludzi niż przy jakiejkolwiek wojnie. To jest prosty mechanizm. No teraz nowa minister zdrowia, która może się zajmie tematem. Bezpieczeństwo lekowe, suwerenność lekowe, produkcja w kraju. Wiecie państwo, ile mamy leków własnych w aptekach? 30%. Zerwanie łańcuchów dostaw powoduje, że Polacy umierają. Bawimy się w to? To jest ważne. To jest ważniejsze niż wojna przy naszej granicy. To jest ważne, czy naród jest bezpieczny, więc produkcja leków w kraju, leków, które i producentów, którzy będą wzmocnieni, nie producentów, którzy będą karani. Ja dzisiaj wiceminister jeszcze przed tą zmianą zaproponował, żeby, dobry pomysł, żeby producenci leków mieli rezerwy. To ja promuję to już od 2 lat w specjalnym raporcie, który napisałem. Związanym właśnie z farmaceutycznym wyścigiem narodu. Polecam, drodzy państwo. I tam pisałem o tym, że jest taki model fiński. Finowie mają umowy z przedsiębiorcami, swoimi producentami leków, którzy mają na pół roku mieć rezerwę. Czyli gdyby cokolwiek się stało, oni mają mieć leki dla całego narodu na pół roku, ale też dla zwierząt. Dlaczego? Dlatego, że produkcja zwierząt, hodowla zwierząt, to też jest bezpieczeństwo żywnościowe. I tam się płaci za utrzymywanie tej rezerwy. A w Polsce minister wpadł na pomysł, że będziemy karać za brak rezerwy. I teraz wyobrazi pan sobie tą logikę absurdu. Polski producent dostanie dodatkowe koszty i będzie walczył z producentem zagranicznym, który takiego kosztu nie będzie, tylko będzie dofinansowywany za to, za ten model. Jak podjąć konkurencję? I to są rzeczy, to są rozwiązania, których w kampanii wyborczej nie usłyszy pan nic. Bo w kampanii wyborczej nie mówi się o realnych problemach gospodarczych, nie mówi się o sile Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, która powinna być przebudowana, nie mówi się o KNF-ie, Komisji Nadzoru Finansowego, której chciałbym usłyszeć, że obecny szef KNF-u obieca, że po skończeniu kadencji nie pójdzie z powrotem do bankowości pracować. Chciałbym to wiedzieć jako obywatel.
bo ja chcę wiedzieć, czy on rzeczywiście nadzorował ten sektor bankowy i go nadzoruje, czy też szykuje sobie miejsce posadki w przyszłości w sektorze bankowym. Bo ważnym jest to, co się stało w kontekście wyroków TSUE odnośnie frankowiczów, bo to są reguły, z którymi my jako podatnicy, jako obywatele będziemy się zderzać. I chciałbym takiej dyskusji gospodarczej, bo gadka, szmatka o tym, jaka wielkość podatku będzie, ktoś obniży czy zwyższy. Panie rektorze, to nie ma żadnego znaczenia. Wielkość podatków jest wtórna. Reguły na rynku są ważne, siła i potencjał jest ważna. Fajne pytanie padło jako propozycja referendalna. Czy jesteś za prywatyzacją? Za prywatyzacją przedsiębiorstw? Chciałbym, żebyście państwo zastanowili się, czy chcecie, żeby w Polsce były przedsiębiorstwa w sektorze strategicznym, które są pod kontrolą państwa, czy też ktokolwiek weźmie sobie, kupi, niech rządzi naszym rynkiem. Chcecie takiego rynku? Chcecie producentów leków zagranicznych? To będziecie pukać do aptek z pytaniem, czy leki są. Zastanówmy się nad takimi rzeczami. Zastanówmy się nad modelem. Tylko już ostatnie zdanie pana rektora zagadam. Polak jest ciekawym stworzeniem, który działa w dwóch modelach. Jak jest kryzys i jego ten kryzys dotyka, to on krzyczy do państwa, pomóż. I chce zasiłków, wszystkiego. Ale jak dzieje mu się dobrze, to mówi, o, ty bierzesz, jesteś zły. Proszę sobie przypomnieć, bo bardzo często słyszycie państwo wypowiedzi przedsiębiorców w Polsce, którzy mówią, ponosimy za to koszty. Te programy społeczne są kosztowne dla nas. Który przedsiębiorca płaci za takie rzeczy? Nie. On zwiększy cenę, on uplasuje sobie inaczej produkt. Za to to my płacimy jako konsumenci. Więc przestańmy się wygłupiać. Żaden przedsiębiorca nie zniży sobie marży ze względu na koszty, które państwo na niego narzuci. Przestańmy naprawdę pływać w jakichś absurdach, w oparach. Ale ten sam przedsiębiorca, który krzyczy, że 500 czy 800 plus jest czymś złym, cudowni. Rozmawiam cały czas z przedsiębiorcą, jak oni są bezwzględni w tym temacie. Jak ten plebs bierze te pieniądze. Tak? A jak była pandemia, rok 2021, 2022, jak przedsiębiorcom postawiono 280 miliardów złotych pomocy, to przedsiębiorcy wyszli na ulicę i powiedzieli, nie chcemy. Mówi pan o tych tarczach pomocowych. Ale oczywiście. Tarcza finansowa, tarcze antykryzysowe. Jakoś wtedy nie było problemu z braniem pieniądza, drodzy państwo, publicznego przez was przedsiębiorcy. A to, że człowiekowi, pracownikowi... Że ta pomoc jest niewystarczająca. No było cały czas była niewystarczająca. Ile pan by nie wlał? Wlałby pan 580 miliardów, też by było dobrze. A potem słyszeliśmy, w jaki sposób była wykorzystywana. I o tym, że część pieniędzy była w ogóle nieużyta, a jak na kontach leżała, albo była najwięcej wzrostu wtedy zakupy aut luksusowych. I kto się z tego wytłumaczył? Przestańmy być dwulicowi. Albo jesteśmy społeczeństwem, narodem, całością. Wtedy uznajemy, że jeżeli jest część społeczeństwa słabsza, to jej pomagamy. Ale najbardziej tacy, wydaje się, tylko fasadowo racjonalni, potrafią być wtedy, kiedy im się dzieje dobrze, ale wtedy, kiedy im się dzieje źle, natychmiast łapkę wykładają. I wtedy jakoś żadnej oceny, skromności, wyłączenia, racjonalności nie widzą w sobie, tylko widzą potrzebę. Chrońcie mi, pomóżcie mi, bo on potrzebuje. Panie doktorze, mamy 60 kilka dni do wyborów. Wiemy już, że 15 października głosowanie. Prezydent Duda ogłosił w tym tygodniu. Podobno to będą wybory między PiS-em a Platformą Obywatelską. Coś, do czego przywykliśmy w Polsce. Ale czy nie odnosi pan takiego wrażenia, że jednak najwięcej się mówi w tej kampanii o Konfederacji? I dlatego... No bo dwie partie sobie zasłużyły na to. No bo dwie partie są zajęte, tylko sama Konfederacja coś proponuje. Nie, tak? Tam Konfederacja nic nie proponuje. No też właśnie, te propozycje Konfederacji, bo jednak jakieś są. Likwidacja części podatków, na przykład bon zdrowotny, to chyba największe emocje wywołuje. Co pan sądzi na temat programu wyborczego Konfederacji? Fikcja i wymysły. Bajkopisarstwo ludzi, którzy nie rozumieją funkcjonowania państwa, nie rozumieją funkcjonowania społeczeństwa, nie rozumieją w ogóle, na czym polega mechanizm gospodarczy. Teoretyk, który krzyknie zlikwidować wszystkie podatki. No likwidujmy. Ale ludzie w Polsce, jest część chyba spora, coraz większa, która to kupuje. Jeszcze raz. Wszyscy w teorii wszystko kupią. Tylko, drodzy państwo, zastanówcie się nad skutkami tego procesu. Wszystkie podatki, bez względu na to, jakie płacimy, są podatkami od dochodu. Nie ma dochodu, nie ma podatków. Jest dochód, jest podatek. Czy powinien być podatek. Państwo daje warunki i przestrzeń, buduje środowisko.
chcecie nie mieć podatków, to nie będziemy mieli państwa. To wtedy pójdziecie do silniejszego, tego, który krzyczy, żeby nie było podatków i was rozjedzie w pierwszej, lepszej umowie. Nawet się nie będziecie mieli gdzie odwołać, bo sądu nie będzie, bo nie będzie podatków, bo kto za sąd zapłaci? Aha, nie, przepraszam, zapłaci ten, który będzie miał pieniądze i on z własnym kieszeni pokryje. To ja wygram z panem redaktorem, bo mam większe pieniądze, więc pana rozjadę, jak będę chciał. Bawimy się w coś takiego? Konfederacja... No, chyba jednak byśmy nie chcieli. No właśnie o to chodzi. Ja oczywiście zażartowałem, że mam większe pieniądze, pan redaktor jest bogatszy ode mnie, ale chodzi mi o to, że są pewne reguły społeczne i pewne mechanizmy, które warto utrzymać i warto się nad tym zastanowić. Jak ja słyszę pana Mencla, który mi mówi, że on... Mencela, przepraszam, który mówi o tym, że on chce zostać ministrem finansów, bez względu na to, z którą partią, aby zostać, tylko po to, żeby tam pójść i wszystko rozbić i rozwalić. On nie wie, co ma zrobić. Proszę państwa, jeżeli ktoś nie wie, co ma zrobić, to niech siedzi w domu. Znaczy w ogóle się w politykę nikt nie bawi. Państwo jest bardzo skomplikowanym procesem. A społeczeństwo 38 milionami Polaków plus 2 miliony z Ukrainy, prawie 40 milionów ludzi, naprawdę ktoś ma taką poziom bezczelności w sobie, że uważa, że może się tym zabawić? I my naprawdę jesteśmy godni temu, żeby ktoś się z nami zabawił i przetestował nas swoimi teoriami funkcjonowania państwa w absurdzie? Nie. Ja się na to nie godzę. Ja nie mówię, że nie należy rozważać różnych rozwiązań, ale trzeba racjonalnie do tego podejść i to ocenić. Powiedziałem, że PiS i Platforma na to zasłużyły. Dlaczego? Platforma przestała być liberalna, tylko poszła w lewicę, LGBT i wszystko i to było, stało się ważne. No oni chyba cały czas gospodarkę lawirują. Więc zostawiła przestrzeń gospodarczą, to ci z Konfederacji krzyknęli, że my, że zajmujemy się gospodarką. Zajmujcie się gospodarką. Chcecie się zajmować gospodarką, to róbcie biznesy, ale naprawdę, no... To nie jest po to gospodarka, żeby teraz pójść i państwo rozwalać. A PiS przegiął ale w tematyce... Ale jest biznesmenem, jest przedsiębiorcą, chyba się zna na tych sprawach, No wątpię, czy się zna nie na widzi tych pan sprawach. Znaczy nie widzę kompetencji zarządzania państwem. Nie widzę, że kompetencji zarządzania państwem, nie widzę... Zresztą on chyba z Cejrowskim miał taki wywiad, w którym wyraźnie powiedział o tym, jaką kompetencję, kompetencję ma. Kompetencji nie ma i przy wielkim szacunku, znaczy ja go nie znam, tego człowieka, słyszę tylko w mediach, ale naprawdę, czy trochę skromności i wiedzy w zarządzaniu państwem, aby zarządzać państwem, trzeba mieć i naprawdę nie traktować państwa jako własny folwark. My mamy takie... Skromność u polityków to w ogóle jest... No właśnie, ale my mamy taki model działania jako społeczeństwo, folwarczny sposób zarządzania. Chcielibyśmy, żeby mieć jakiegoś tam dziedzica, który by nami tam pozarządzał, tak? I co, pan Mencel się na dziedzica pakuje i będzie decydował o wszystkim? Jeżeli jest w czymś dobry, a zakładam, że tam kancelaria, jeżeli prowadzi, to jest dobry, to niech to robi, a jeżeli nie wie, o czym mówi, wymyśla totalne bzdury, już wolę tak naprawdę z tego środowiska, jak posłucham, to pana Bosaka. Tak, w miarę... Bardziej merytoryczny i chyba już bardziej doświadczony. To znaczy on już w polityce dłużej, działający bardzo silnie progospodarczo i tak pronarodowo. Ale jednak podpisują się pod tymi samymi hasłami, tak? Szkoda, bo znaczy nie zakładam, że pan Bosak jest we wszystkim zgodny z panem celem, bo dlatego, że to jest kwestia pewnej polityki, którą prowadzą i łączą i chcą jak najwięcej tych punktów uzyskać. Ja też nie chcę dyskrecjonować Konfederacji jako takiej, tylko mówię, że co do zasady są pewne granice absurdu i warto by było realnie porozmawiać o gospodarce i o społeczeństwie. Jest to reformy podatkowe, to już PiS w Polskim Ładzie przeprowadził i sami państwo pamiętacie, że to było bardzo bolesne dla wszystkich, bo wszelkie pomysły młodziaków, którzy wstaną rano i stwierdzają, że są w stanie rządzić państwem, są fajne do momentu, kiedy nie stworzą rozwiązań i zaczną ich implementować. I potem okazuje się, że to nie działa. I wtedy nagle się okazuje, że koszt tego nie działa, ponosimy my wszyscy. Drodzy państwo, ja nie chcę, żeby ktoś na mnie jak na śwince albo szczurze testował rozwiązania. Możemy mówić o modyfikacjach, możemy mówić o poszukiwaniu rozwiązań wobec zagrożeń, tak jak powiedzieliśmy, czy kwestia bezpieczeństwa lekowego, czy kwestia dziedziczenia firm. Są rzeczy ważne i o nich porozmawiajmy, ale nie mówmy, że przyjdzie ktoś i rozwali i będzie lepiej, bo jak rozwali, to nie będzie lepiej, bo nam ledwo się udało cokolwiek zbudować. A jak nam zaczną ktokolwiek rozwalać, to będzie kłopot. Tak jak powiedziałem, że Platforma przegięła w tematyce odejścia od gospodarki, chociaż zawsze udawała te kwestie gospodarcze, tak PiS przegięł w kwestii miłości do Ukrainy.
no to... I o tym za chwilę chcę z panem... Konfederacja przejęła elektorat ludzi, którzy po prostu uznali, że chyba przeginamy. To o tym przegięciu, jak pan to określił, za chwilę chcę porozmawiać w tym programie. Ale jeszcze wcześniej premier Morawiecki powiedział to, zdaje się, w lipcu na jednym ze spotkań wyborczych. Program wyborczy Konfederacji to jest darwinizm w czystej postaci. Bogaci będą jeszcze bogatsi, silni będą jeszcze silniejsi. Zgadza się pan z tym? Rzadko kiedy się z premierem zgadzam. Ale tym razem tak. Ale tutaj powiem, że chyba celnie. Znaczy, to jest powiedzenie, do jakiego stanu my możemy się doprowadzić. Znaczy, to co powiedziałem, no jeżeli możemy uznać, że silniejszy PiT wygrywa, czyli de facto spotykamy się, ja czy pan pokazuje mi większego PiTa swojego i ja wiem, że przegrałem, tak? Tak możemy funkcjonować jako społeczeństwo. To, co, to w ogóle mi się kłóci z logiką, bo Konfederacja przedstawia się jako środowisko narodowe. Naród się chroni, naród się nie naraża, albo część narodu nie naraża części narodu. A Konfederacja narracją narodową pokazuje rozwiązania, które są niebezpieczne dla narodu. Może przykrywa prawdę o sobie tą narrację. Może tak, a szkoda. Bo ja uważam, że część logiki, którą Konfederacja niesie, jest bardzo zdrowa. Rozmawiam z ludźmi ze środowiska konfederacyjnego. To są bardzo narodowi, pronarodowi, progospodarczy, ale tak mądrze ludzie. Tylko nie można przeginać. I oni też czują dyskomfort, a może dlatego czują dyskomfort, bo po drugiej stronie nie ma takiego racjonalnego zrównoważenia, czyli pewnych propozycji, które by utrzymywały. Dlatego powiedziałem na przykład, że PiS przegrał w tematyce ukraińskiej, tak? No bo nikt nie kwestionował na przykład, że trzeba było pomagać, tylko oddawać. To troszeczkę było dyskusyjne. Inni pożyczali albo sprzedawali, a my naiwnie oddaliśmy. No to nam Ukraina podziękowała. Znacząca część społeczeństwa kwestionowała jednak, prawda? O, jeżeli zaczęła się przekonywać do Konfederacji. Blisko 50% pod koniec zeszłego roku już kwestionowało zasadność pomocy. Znaczy, nikt nie kwestionował i to chyba wszyscy się zgodzili, że trzeba pomagać, tak? Blisko 50% pod koniec roku zeszłego już mówiło Polaków, że dajemy za dużo, a teraz już mówi ponad 50%, że dajemy za dużo. Tak jak pan tak to powiedział, to nie chodzi o to, nikt nie kwestionował, że trzeba pomóc. Tylko teraz w jaki sposób pomagamy i czy pomagamy z godnością dla siebie. A my przestaliśmy mieć godność, czy utrzymywać godność własną, co mnie najbardziej rozbijało, naprawdę mnie rozbijało, to taki ciężki wał, który przechodził przez po Polakach w celu zukrainizowania nas, znaczy zrobienia nas otwartym na kulturę ukraińską. Radio włączałem, była Ukraina, piosenki ukraińskie, telewizja ciągle, wybitne postacie z Ukrainy. Szedłem do filharmonii i nie byłem w stanie być na żadnym koncercie, w którym nie było, był występ jakiegoś Ukraińca albo muzyki ukraińskiej, wybitnej totalnie. Przepraszam, drodzy państwo, szału nie było i nie będzie. A to z drugiej strony chyba, panie doktorze, też takie naturalne... Zresztą państwo mnie znają i moje podejście do tego... Sorry, tak, ale tylko flaga polska. Ale z drugiej strony to chyba też takie naturalne, że w momencie wojny chcemy dać głos i otaczać się takimi osobami. Nie. My mamy taką totalną naiwność w sobie, to zostaliśmy totalnie wykorzystani, bo nas badano i sprawdzono i wiadomo, jak Polak się zachowa. Polak jest totalnie, jesteśmy bardzo zakompleksieni i nam się wydaje, takie panicze jesteśmy troszeczkę. Panicza. My lubimy dać. Jak połowa Polaków twierdzi, że jest szlachtą. Jedną herbową, a druga połowa, że dwóch herbową. Takie żarty są, że szlachta nie pracuje. Nie. Polacy mają pełne przeświadczenie, że są lepsi. Więc jesteśmy lepsi i my tak złaskawie daliśmy Ukraińcom pomoc. I będziemy tutaj pomagać i nawet podziękowań nie chcemy. My jesteśmy tak dumni, że my nawet w trakcie okazało się, panie doktorze, ale zaraz im jest lepiej niż... Tak, a potem się okazało, że jest lepiej. A potem się okazało, że kobieta, Polka, jej czas, ona nie ma czasu, żeby pomalować paznokcie i pójść do fryzjera. Ukrainka idzie. I nagle kobiety ukraińskie stały się zagrożeniem dla kobiet polskich. No tak, warto o tym powiedzieć, drodzy państwo. Które też łapczywie przyjechały, żeby zdobyć męża. Przecież to jest mąż z Unii Europejskiej, drodzy państwo. To jest awans społeczny. Ja oczywiście uśmiecham się, ale mówię... Ukraina za chwilę, zdaje się, też będzie członkiem Unii Europejskiej. Ale pan rektor zażartował. Jakim członkiem Unii Europejskiej? W ogóle to jest bajka. To jest takie... wciskanie kitu na maksa. Ja rozumiem, że Zełenski musi to swoim oddziałom, żeby chciały walczyć, opowiadać.
ale przepraszam najmocniej, przypomnijcie, drodzy Państwo, ile zajęło nam dostosowanie się do procesu wejścia, czy w ogóle cały proces związany z wejściem do Unii Europejskiej, procesy dostosowawcze, kohezyjne, przyjmowanie prawa, implementację rozwiązań w państwie, w którym się nie toczyła wojna i była duża stabilność demokracji, duża stabilność na ten czas, a dzisiaj mamy państwo rozbite wojną, państwo skorumpowane, totalnie skorumpowane. Drodzy Państwo, Amerykanie blokują im finansowanie. Kradzież jest na potęgę. Oni wszystko sprzedadzą. Łącznie z darami, które dostają od państwa. Wszystko. Bronią, handlują, wszystko. Tam jest korupcja do potęgi. Tam oligarchowie cały czas... To już było przed wojną. No i co? Może teraz się rozprawiają właśnie. Tak, na pewno. Kto z kim się rozprawia? To, co mówimy o zbożu cały czas, o tych rolnikach biednych ukraińskich. To przecież to są oligarchowie ukraińscy. Agro też to są firmy zachodnie, które dawno już wykupiły tereny ukraińskie, ziemię ukraińską i produkują tam zboże. Przecież tak naprawdę my nie pomagamy dla żadnego Ukraińca, rolnika. My pomagamy dla dużego biznesu międzynarodowego. Tak przynajmniej nam wkładano, że my pomagamy rolnikowi ukraińskiemu. Nie. Pomagamy dużemu biznesowi, oligarchom. To ci zarabiają. Jeszcze raz, to państwo jest państwem upadłym. To państwo jest państwem, które jest państwem objętym korupcją totalną, polityczną korupcją, gospodarczą korupcją, z tego państwa uciekają obywatele, którzy nie chcą tego państwa bronić, z majątkiem. O czym my mówimy? O jakiej Unii Europejskiej? O jakim prawie? Znaczy, zejdźmy na ziemię. No, są tacy, którzy uciekają, są też bohaterowie, którzy bronią. Ale tego nie kwestionuję. No to no wtedy bym, gdyby społeczeństwo stanęło jednoznacznie, to zbudowałoby zupełnie inny wymiar państwa i narodu, ale potem musiałoby odbudować swoje państwo. Nie znowu ja będę odbudowywał, tylko niech ten, który nas rozrabiał, odbudowuje. My swojego nie mogliśmy odbudować i do dzisiaj nie jesteśmy w stanie odbudować. Jakoś Niemcy się nie kwapią za to, jak nam prace ziemne zrobili w Warszawie, bo to wszystko do gruntu poszło. Więc nawet wtedy, kiedy by odbudowali, to proces dostosowania się do systemu demokratycznego europejskiego, implementacja prawa europejskiego, to są lata. Przestańmy się wygłupiać. Po co my takie rzeczy opowiadamy? Przecież to jest oszustwo, które robimy. Nawet jeżeli ktoś jest przyjazny dla Ukraińców i proukraiński, to jest oszustem, jeżeli mówi takie rzeczy, bo wie dokładnie, że to jest niemożliwe. Dlaczego oszukiwać ludzi? No, są tezy, panie doktorze, których na pewno nikt nie zakwestionuje, że pomagać trzeba, tu możemy dyskutować. Ale oczywiście, cały czas jak powinna ta pomoc wyglądać. Ale pomagać z godnością. Zełenski w trakcie tej wojny to przywódca na świecie, który jest najbardziej podziwiany za to, jak się zachowuje. Chyba pan podziwia, no. Ja jakoś nie podziwiam. Nie mówię, że podziwiam, tylko jak jest nie, odbierany. Nie, to jest totalny manipulator. Kapitalnie przygotowane. Tam jest cały marketing, cała promocja. Wszystkie państwa zostały rozłożone na części pierwsze. Wszystkim państwom zostały nadane role. My jesteśmy tą rolą ogarnięci właśnie, którą teraz odczuwamy. I ten ból i wstyd, który zaczynamy czuć. Że zostaliśmy rozegrani, bo zostaliśmy sprawdzeni i nadano nam rolę. My mieliśmy dawać wszystko za darmo i mieliśmy być wykorzystani do wykonywania poleceń i działania w imieniu Ukrainy. Ukraińcy przygotowali kapitalny mechanizm PR-owski, a Zełenski, który ciągle do dzisiaj, drodzy Państwo, kręci tak z komórki, jakby ciągle w bunkrze siedział, a alarmy, które są w całej Ukrainie odpalane, po to tylko, żeby cały czas całe społeczeństwo było w wiecznym napięciu. To nie jest tak, że cała Ukraina jest bombardowana, ale cała Ukraina jest podtrzymywana w alarmie. Taki mechanizm mobilizacyjny. To są manipulacje, wielkie manipulacje. Już nie mówiąc o tym, że to jest proxy wojna. Czyli wojna tak naprawdę między Stanami Zjednoczonymi a Rosją i Chinami. A Zełenski wykonuje taką rolę, jaką wykonuje, która mi się osobiście, ja nie podziwiam. Ja nie mam podziwu. Ja mam zniesmaczenie w wielu obszarach, kiedy widzę, w jaki sposób odnosi się do Polski, w jaki sposób odnosi się do naszych stanowisk, naszych ocen. Teraz jestem już ostatnia rzecz. Jestem bombardowany takimi SMS-ami, wiadomościami od różnych ludzi, o linku. Linki wysyłane są mi o tym, o to, że na Ukrainie pomimo wojny cały czas są prowadzone ekshumacje niemieckich żołnierzy z II wojny światowej, SS-manów i innych, a ofiary rzezi wołyńskiej nie mogą być ekshumowane, nie mogą być znalezione. To porozmawiamy. O takiej przyjaźni, panie redaktorze, porozmawiajmy, co?
Porozmawiajmy o tym, no właśnie, to już trudno jest chyba nazwać przyjaźnią, chociaż przed anteną, jak rozmawialiśmy, pan powiedział, tej przyjaźni nigdy nie było. Nigdy nie było. To była wmawiana, dlatego powiedziałem, że to mnie drażniło bardzo i denerwowało, kiedy mi się cały czas mówiło o przyjaciołach. Ja powiedziałem, sąsiedzi, przestańmy się wygłupiać. Jak można się stać przyjacielem tylko dlatego, że się nazwie przyjacielem? Nie. Pytałem się, zaczniemy rozmawiać normalnie. Ja prosiłem od początku, oddajemy czołg, to za to, to niech oni nam oddadzą obrazy, które są w Galerii Lwowskiej. Rektorze, tam są największe dzieła polskich twórców. A jak rozpoczęła się wojna i Polska poprosiła, żeby je ze względu na ryzyko zbombardowania z Lwowa i z Kijowa przewieźć dzieła sztuki polskie do Polski, do Krakowa, żeby je zabezpieczyć, to Ukraińcy odmówili. Dlaczego? Dlatego, że strata tych dzieł dla nich jest nieistotna, bo to są polskie dzieła. Mamy, panie doktorze, kryzys w relacjach Kijowa z Warszawą, ostre wypowiedzi. Jezus Maria, uwielbiam pojęcie kryzys. Przestańmy się wygłupiać. Pan pozwoli mi dokończyć. Tego kryzysu pytanie. Nie ma, to stan jest cały czas. To jest kryzys w manipulacji, która była w nas wkładana i bajka, która była opowiadana o tym, że jesteśmy wielkimi narodami zaprzyjaźnionymi. To był kraj zaatakowany. My pomogliśmy. Nie spowodowało to żadnej przyjaźni. I nigdy jej nie było i nigdy jej nie będzie, bo interesy są sprzeczne. Ukraina ma sprzeczny interes gospodarczy i polityczny wobec państwa polskiego. I zawsze go miała. To inaczej zapytam. A się chce wykorzystać naiwność Polaków, żeby przez nich dostać się wejść do NATO, do Unii Europejskiej. To inaczej zapytam. Mamy nową strategię obozu władzy, bo zmieniła się narracja. Zmieniła się zdanie w sprawie Ukrainy. I bardzo dobrze. Partii rządzącej. Jak pan to ocenia? Antyukraiński zwrot czy powrót zdrowego rozsądku? Powrót zdrowego rozsądku. Ja naprawdę z wieloma politykami rozmawiałem i prosiłem i w mediach występowałem. Tu nie może być, drodzy państwo, flagi polskiej, ukraińskiej. To ma być flaga polska na sercu. No, a mnie do dzisiaj to teraz denerwuje. Już chyba nie widzę na nie wszystkie stacje. Nie wszystkie stacje zrezygnowały z tego, ale też politycy nie wszyscy przestali się wygłupiać. Ale ja nie pytam się, co oni teraz zrobili, tylko pytam się, dlaczego obwiązywali się flagą ukraińską wcześniej. To czyje decyzje, wobec kogo podejmowali? Dla mnie to jest obrzydliwe, naprawdę obrzydliwe, jeżeli ktoś nosi dwie flagi, a jeżeli jeszcze pełni funkcje wykonawcze, rządowe. To jest niefajne, duża niefajność. Więc zrobiła się normalność. Wreszcie słyszę przekaz, który mówi, że rzeczywiście interes Polski jest pierwszy. Tylko zobaczcie państwo, jakim kozłem staje druga strona. Przyjaciele. Bez zrozumienia. To przecież byli przyjaciółmi. Takimi wielkimi. No tak, tylko oni chcą wygrać... Ja uwielbiam sarkazm. Tylko oni chcą wygrać wojnę. Jaką wygrać, jaką wojnę, drodzy państwo? Dojdzie do ułożenia się stron. Ja rozumiem, że oni chcą wygrać. Przy stole zostanie jakiś układ zawarty. Tak jak myśmy wygrali wojnę 45. Wygraliśmy. A potem poczuliśmy przez 50 następnych lat, co to znaczy wygrać wojnę. A Niemcy przegrali, drodzy państwo. W 45. Ja przypomnę, bo już to opowiadałem. A w 55 już byli w NATO. 10 lat. A jeszcze między 45 a 55 zaczęli współżyć wspólnoty europejskie. Fajnie, co? To nie jest jednak prezent dla Putina, że my się poróżniliśmy? Nie, teraz? Bo po pierwsze się nie poróżniliśmy, tylko wróciliśmy do normalności. Bo my się nadzwyczaj zaprzyjaźniliśmy w irracjonalny sposób. No dobrze, nie jest, ale jeżeli on wygra tę wojnę, to a to nie jest kwestia wygrania, tam nikt nie wygra. No. Tam nikt nie wygra. Tam będzie stan takiej bałkanizacji. Tam żadna ze stron nie wygra. Tam się strony po prostu w pewnej chwili ułożą. I tak się ułożą przy udziale państw zachodu, państw muzułmańskich i państw azjatyckich, że na największego idiotę w tym całym układzie wyjdziemy my. I my będziemy bardzo rozgoryczeni. My już dzisiaj jesteśmy rozgoryczeni, zastanawiamy się, no jak? To będzie inaczej niż my sobie zaplanowaliśmy? Bo tak naprawdę myśmy chcieli na Moskwę pójść. Pobić ruskich. Takie prawo sobie nagle nadaliśmy. Proszę państwa, to nie jest nasza wojna. Nigdy nie była naszą wojną. To znaczy, że dwie strony usiądą do tych rozmów pokojowych i za chwilę to będzie odległe wspomnienie? Oczywiście. Ta wojna? Tak, tak. A krajem, który najbardziej parł na anty
relacje rosyjskie, jesteśmy my. Tylko wszystkie państwa Europy Zachodniej się ułożą z Rosją, a my będziemy takim dziwakiem. Bo nam nawet będzie ciężko wyjść z tego stanu. A Ukraińcy, tak jak dzisiaj już pokazują, że nas, że już nie pamiętają, co się stało, bardzo szybko zapomną o tym wszystkim jeszcze bardziej. A za chwilę, drodzy państwo, tak jak w zeszłym roku mówiłem, że będzie ta sytuacja, z którą dzisiaj mamy do czynienia, że Ukraińcy, że Polacy przestaną lubić Ukraińców i zaczną mieć problem ze względu na przegięcie promocji przyjaźni. Mówiłem o tym, można to znaleźć w mediach. Wiem, że to jest błąd, że Polacy odbiją. Tak jak powiedziałem, że Ukraińcy zapomną szybko i nie będą pamiętać. Ale to, tak... to za chwilę, panie rektorze, największym wrogiem naszym będzie Ukraina. Ale to proszę tak to jest, zapomnieć, zapamiętać, to tak co jest chyba, panie doktorze, za każdym razem, że gdy jest przegięcie w pewną stronę, to za chwilę, czujemy ale się jak się z tym, tłumaczy politykom, że nie można przeginać, że nie można nas traktować przedmiotowo, tylko myśmy znowu się dali. Naiwność nasza nie zna granic. Ja jeszcze raz powtarzam, cały czas mówiłem, pomóc, przyjąć pomocą humanitarną, pas humanitarny. Pomóc, jeżeli ktoś chce kupić broń od nas, sprzedajmy. Stwórzmy zaplecze produkcji, zarabiajmy na tym. Nie ma problemu. Jeżeli ktoś się chce szkolić, proszę bardzo. Ale umowa z 2016 roku między Ukrainą a Polską, proszę sobie znaleźć taką umowę, mówi o tym, że my wszystko robimy za darmo, szkolimy za darmo. Jeszcze jak ktoś do nas przyjedzie, drodzy państwo, to mamy dać 3 razy posiłek dziennie i atrakcje kulturalne. Ja nie żartuję. Proszę znaleźć tą umowę. To wszyscy na pewno wrócimy do tej umowy. 2016 roku, drodzy państwo. A teraz przypomnę, 2016 rok to już był rok po tym, jak w 2015 Ukraina straciła Krym i była wojna, czy 2014 nawet. Tak? 2014. Tak. Znaczy, że było już państwo w wojnie i my jako państwo podpisaliśmy umowę, w której powiedzieliśmy, że będziemy ładować bezkosztowo dla nich wszystko. Udzielać każdej informacji. Uważam, że to jest niebezpieczne, już nie mówiąc o tym, że ja bym wolał, żeby taka umowa była po pierwsze w momencie zawierania przez społeczeństwem przedyskutowana, już nie mówiąc o tym, że powinny być referendum w tym zakresie. Ja powinienem wydać zgodę jako społeczeństwo, czy my chcemy się pakować w wojnę. Panie doktorze, to jeszcze pytanie na koniec. Jak się Polska zmieni, pana zdaniem, po 15 października? Zmieni się władza w Polsce? Ja myślę, że będzie w dużej części kontynuacja. To dobrze czy źle? Myślę, że dobrze. Myślę, że dobrze, żeby nie było... Jeżeli by doszło do takiego odbicia skrajnego... Ale chyba na samodzielną większość to takie mikroskopijne szanse partii. Nie, ja nie będzie samodzielnej większości, będzie jakaś koalicja, ale... To pewnie z Konfederacją. Może z Konfederacją, a może będziemy zaskoczeni z PSL-em i z Polską 2050. Aż tak? Tak, dlatego że wydaje mi się, że PSL z Polską 2050 się rozstanie po wyborach i PSL... Dopiero co się zeszli. No to się rozstanie. Polityka potrafi zrobić wszystko i wtedy okaże się, że to Prawo i Sprawiedliwość z PSL-em i plus Konfederacja, która nie wejdzie do rządu, tylko będzie wspierała, tak jak Kukiz 15 wspierał PiS w obecnej kadencji. Za różne apanaże, tak polityka się tworzy. No Marek... Ale dlaczego mówię, że uważam, że to będzie lepsze rozwiązanie niż sytuacja, w której obecna opozycja tak zwana, skrajna, czy też ta fundamentalna. Dlatego, że jeżeli by doszło do zmiany, to mamy 4 lata rzezi i rozliczeń. Demontażu wszystkiego dla zasady, dla zemsty. Czyli ogromny chaos w państwie. Totalny. Totalny chaos. Myślę, że nawet utrzymałby się przez 2 lata, bo potem by były przyspieszone wybory i potem by było znowu przegięcie w drugą stronę. Ja nie chcę chaosu. Znaczy osobiście mi ono w ogóle w niczym nie pomaga, chaos. Ja uważam, że rozsądek jest, jeżeli ktoś chce lekko zmienić kierunek, ale przeginanie w drugą stronę... No natura chaosu jest taka, że wszystko paraliżuje. Wszystko paraliżuje. Chaos wszystko sparaliżuje, więc ja nie mówię o swoich... ocenach moich indywidualnych, czy jak kogoś będę głosował, czy nie, bo to państwa nie interesuje, ale też ja nie mam ochoty powiedzieć, komu ja bardziej dopinguję, ale kibicuję, ale uważam, że z punktu widzenia takiej racjonalności dalszej kontynuacji funkcjonowania państwa, to myślę, że to jest najbardziej prawdopodobne i byłoby najbardziej racjonalne. A Polacy są bardzo racjonalni w procesie wyborczym. Oczywiście to się politykom nie podoba, bo wtedy mówią, że ci, którzy przegrali, że to jest niedemokratyczne. To jest też ciekawe, że ci, którzy twierdzą, że są demokratyczni,
Platforma, Lewica, oni są opozycją demokratyczną, tak się nazywają, no tak, kwestionują wszystkie wybory w Polsce. To ciekawe. No, jeżeli przegrają. Nikt będzie na ich korzyść, to pewnie nie zagrają. Nie, ale jak można kwestionować, będąc demokratów, kwestionować wynik wyborczy niekorzystny dla siebie? To jest irracjonalne. Już nie mówiąc o tym, drodzy Państwo, z jednego powodu mam ogromny żal do Platformy Obywatelskiej, bo ona wprowadziła do wyborów do Parlamentu Europejskiego Leszka Millera i Włodzimierza Cimoszewicza, czyli komuchów starych. Tych ludzi, drodzy Państwo, którzy gdyby nie był 89 rok, nie byłoby zmiany władz, nie byłoby transformacji, to oni dzisiaj by Państwa namawiali do wielbienia PZPR-u, komuny i wszystkiego, a nasze dzieci by wstępowały do młodzieży socjalistycznej. Tak, ale wiele osób... Leszek Miller by był pierwszy. I wie Pan, co jest najbardziej przerażające? Że ten człowiek dzisiaj mówi o demokracji. Ale ja się tak naprawdę po jakimś czasie analizy jego zachowań zgadzam się z nim. Bo on tak naprawdę jest bardzo proeuropejski. Dlatego, że cała Europa jest dziś tak naprawdę, już patrząc na sposób zachowania, ona bliższa modelowi socjalistycznemu niż kapitalistycznemu. I co ciekawe, drodzy Państwo, bo ktoś z Was powie, no była komuna, był komunizm, był kapitalizm, kapitalizm wygrał z komunizmem. Komunizm, jak Państwo tak troszeczkę poczytacie, to tak teoria mówiła, Marx mówił, że on będzie po kapitalizmie, nie przed. A jak on powstał przed, to on nie zadziałał. Ktoś powie, głupotę opowiadasz. Nie, tak się troszkę poczytajcie. Teraz jak zobaczycie Państwo, co w Europie się dzieje, jak przeanalizujecie te wszystkie trendy, sposoby myślenia i ograniczenia, które powstają, ujednolicenia nas wszystkich we wszystkim, taką komuną ostro już zaczyna pachnieć. Ale... Dlatego Leszek Miller i Cimoszewicz pasują totalnie. Ja bym chciał, żeby w Parlamencie Europejskim, to będzie zdziwiące, chyba za 2 lata mamy wybory, tak? Chyba za 2 lata. Pojawili się ludzie, którzy przemodelują Europę. Bo jak przemodelujemy Europę, to, drodzy Państwo, będzie też łatwiej przemodelować nas w takim kierunku, byśmy się ciągle nie musieli naginać Propos jeszcze Leszka Millera, to wiele osób dzisiaj zwraca uwagę, że jego stanowisko w sprawie Wołynia jest takie twarde jak żadne inne, więc nawet z Leszkiem Millerem pewnie byłaby jakaś przestrzeń do porozumienia i do współpracy. Z Leszkiem Millerem? Nie, dziękuję bardzo serdecznie. Znaczy ja dziękuję bardzo. W tym temacie. Nie mam takich tendencji, że ja sobie, znaczy nie mam takiej formy działania, że ja uznaję, że ktoś jest... Czyli patrzy Pan na całość. Ja uważam, że całość, tak. Ja nie będę uznawał, że jak zgadza się ze mną w tematyce wołyńskiej, to zaczniemy rozmawiać. Ja uważam, że Dyrdy mało opowiada takie, że już dość i ciągłe wierzenie w to, że będzie demokracji w Polsce bronił. Boże, naprawdę, drodzy Państwo, jak można coś takiego robić? No człowiek, który uczestniczył w systemie, którego celem była likwidacja narodu polskiego. Przecież tak socjalizm, komuna, to było złem największym. I ludzie stamtąd, z tamtego systemu piórka przemalowali i oni dzisiaj demokratami się zwą. No, naprawdę, czy to obrzydza demokrację? To nad tym się, drodzy Państwo, zastanówcie. Kto kogo i gdzie reprezentuje i jaki interes rzeczywisty ma. Mi się marzy, drodzy Państwo, to, żeby nasi politycy nigdy nie nakładali tych obcych flag, żeby szli tylko z flagą polską, żeby wspierali patriotyzm gospodarczy, żeby wspierali kapitał społeczny, budowali go, żeby nie bali się innemu przywódcy innego państwa powiedzieć, że to nie jest w ich interesie polskim, żeby nie rzucali się w ramiona temu, który za chwilę będzie wykorzystywał ich, to wszystko mi się marzy. Ja jestem marzycielem, ale też dużo rzeczy wierzę. Więc wierzę, że będzie tak, że zobaczymy taką Polskę. I to, myślę, dobra puenta. Doktor Artur Bartoszewicz był gościem raportu. Bardzo dziękuję za to. Dziękuję serdecznie, za te inspirujące spotkanie. Sobie wrogów narobiłem, drodzy Państwo. A w tym to To mam nadzieję, że rozmowa o insygniach królewskich za jakiś czas się... Ale ja się piszę. Krzysztof, pamiętaj, nie poniżaj Polaków, nie poniżaj narodu polskiego i przestań nam wmawiać, że jesteśmy niegodni i nas nie stać jest na insygnia prezydenckie, głowy państwa, a ja powiedziałem mocniej, nawet insygnia królewskie. A Prusacy czy Niemcy mają nam zapłacić za to, żeby te insygnia powstały, zostały odbudowane. Drodzy Państwo, tak powiem Wam, coś tak strasznego. Gdybym był premierem lub prezydentem, natychmiast bym coś takiego zarządził. Ale to tylko tak.
żebyście nie myśleli, że chcę. Kto wie, może to się kiedyś w Polsce wydarzy. Nie no, doktor, dopiero byście mieli jasność. Doktor Artur Bartoszewicz, jeszcze raz dziękuję. Ta niedziela będzie inna niż zwykle, drodzy widzowie, dlatego że to długi weekend jest, więc część z was pewnie sobie ten długi weekend przedłuży do środy nawet, więc to nie będzie tak, że ta niedziela to koniec dobrego. I jeszcze jedna dobra wiadomość. Dzisiaj jest dopiero piątek, tak żeby wszystkim poprawić humor. Wracamy z raportem po długim weekendzie i udanego, miłego, długiego weekendu życzymy i panu doktorowi, i naszym... Ja wszystkim państwu życzę miłego weekendu, miłego i wspaniałego, ale też przypomnę coś panu Zełenskiemu, prezydentowi Ukrainy. Ja od początku wojny proszę o jedną rzecz, panie prezydencie. Pokojowa Nagroda Nobla dla Polaków za pomoc dla narodu ukraińskiego. Może warto teraz... Może by poprawiło relacje. Spróbuj pan stanąć na wysokości zadania choć raz. Dziękuję. To teraz już na pewno kończymy, bo padło wszystko to, co ważne. I widzimy się w raporcie po długim weekendzie i na kanale Super Expressu. Do zobaczenia.